Cześć widzowie, witajcie w kolejnym materiale. Dziś pokażę wam taką sztuczkę, w jaki sposób można rozmieszczać obiekty w waszych poziomach, w waszych scenach za pomocą fizyki. Zacznijmy sobie może od poglądowych zdjęć, aby w ogóle uświadomić wam, po co mamy to robić, po co mamy umieszczać obiekty za pomocą fizyki. I już wam tłumaczę. Gdy chcecie właśnie osiągnąć taki look, gdzie obiekty po prostu leżą na sobie, wyglądają tak właśnie bardzo chaotycznie, bardzo messy, no to jeżeli mielibyście układać każdy z tych obiektów ręcznie i obracać je, rotować i układać na sobie, po pierwsze byłoby to strasznie monotonne, nudne i po prostu czasochłonne, a po drugie i tak nigdy nie udałoby się wam osiągnąć tak naturalnie wyglądającego looku, zawsze wyglądałoby to po prostu nienaturalnie. Tutaj mamy drugi obrazek z drugim przykładem, właśnie na przykład jakieś książki porozwalane na ziemi, też można użyć tej techniki do właśnie układania tego. I oczywiście są to bardzo takie przejaskrawione przykłady, gdyż możemy używać tego również w mniej oczywistych przypadkach. Tyle słowem wstępu, przejdźmy do materiału. Dobra, przygotowałem sobie tutaj kilka obiektów, które po prostu pobrałem z Quixel Bridge'a. Zacznijmy może od tego, że pokażę wam, jak przygotować taki obiekt do tego, aby właśnie rozmieszczać go za pomocą właśnie fizyki. Po pierwsze musimy sobie kliknąć dwa razy na nasz obiekt, skorzystajmy z tego kamienia, musimy sobie kliknąć na show, włączyć sobie podgląd Simple Collision. Jak widzicie te zielone tutaj kreski, one pokazują właśnie nam naszą Simple Collision. Jeżeli byście jej nie mieli, mielibyście tutaj po prostu pusto, sam model, no to klikacie u góry na zakładkę Collision, klikacie Auto Convex Collision. Teraz po prawej stronie tutaj na dole odpaliła wam się dodatkowa zakładka. Podbijacie sobie wartości w górę w tych pierwszych dwóch zakładkach. Wpływa to po prostu na... będziecie mieli po prostu bardziej dokładną kolizję. Klikacie Apply. Dodatkowo w panelu Details zjeżdżacie sobie na dół w zakładce Collision, w Collision Complexity. Wybierzcie sobie Simple and Complex Collision, aby obiekt korzystał z obu kolizji. Klikacie Zapisz, zamykacie. I w zasadzie w ustawieniach waszego mesha macie wszystko gotowe. Wrzucacie go sobie teraz do levelu. Musicie sobie spojrzeć w panel Details, wpisać sobie Physics w wyszukiwarkę i włączyć zakładkę Simulate Physics. Teraz w scale'u powiedzmy zmienię sobie na 0,4, bo chcę, żeby ten kamień był mniejszy. No i po prostu skopiuję go kilka razy. No i teraz gdy klikniecie sobie tutaj na te trzy kropeczki u góry i zmienicie sobie z Selected Viewport na Simulate i włączycie symulację, no po prostu wasze kamyki idealnie tutaj właśnie spadną za pomocą fizyki i ustawią się bardzo naturalnie, jak widzicie. Wygląda to po prostu świetnie, no i nie udałoby się wam osiągnąć takiego looku właśnie za pomocą ręcznego rozmieszczania tych obiektów. Teraz tak, gdy klikniecie sobie pauzę, no to jak widzicie wasze obiekty po prostu wrócą do poprzedniej lokacji, poprzedniego miejsca i aby to zmienić, musicie podczas włączonej symulacji zaznaczyć sobie wszystkie te obiekty w waszym outlinerze i po prostu wcisnąć przycisk K. Jak widzicie na dole pojawiła się informacja, że zapisaliśmy nową lokację dla tych 48 aktorów i teraz gdy wyłączymy symulację, no to wasze obiekty po prostu zostaną w świecie w tej pozycji. Teraz gdybyśmy odpalili sobie jakiś tryb interaktywny, czyli na przykład właśnie symulowali grę, zaczęli biegać tu jakąś postacią, bądź po prostu jakieś inne obiekty, które miałyby włączoną kolizję, zaczęłyby kolidować z naszymi kamieniami, no to po prostu by zaczęły się one przemieszczać i przesuwać. I aby to zmienić, musicie sobie zaznaczyć wszystkie obiekty i po prostu odznaczyć Simulate Physics. I teraz gdybyście włączyli właśnie grę, no to wasza postać czy właśnie inne obiekty nie zmieniałyby już lokacji tych kamieni, zostałyby one w tej pozycji właśnie na stałe. Dobra, ale zrzucaliśmy teraz te obiekty po prostu na płaską pozycję i sprawdźmy, jak się będzie to zachowywało, gdy będziemy zrzucać nasze kamienie na po prostu inny obiekt. Jak widzicie, dodałem sobie tutaj kolejnego mesha z właśnie Quixel Bridge'a i jak widać ma on tu jakieś wnęki, jakieś szpary między kamieniami i oczywiście możemy zrzucać te kamienie tutaj tylko, aby zachować jak największy realizm, jak największą precyzję, no to właśnie również musimy sobie wejść w nasz model, włączyć sobie podgląd kolizji i jak widzicie mamy bardzo szczegółową kolizję, a właśnie osiągnąłem ją za pomocą podbicia tutaj tych suwaków na maksa oraz wybrania w presecie Collision Complexity, aby używał Complex Collision jako Simple Collision. Chociaż opcja używania dwóch również byłaby tutaj dobra. I teraz gdy weźmiemy sobie nasze kamienie, jak widzicie musiałem zaznaczać te kamienie ręcznie. Dobrze jest jakbyście sobie właśnie na początku utworzyli osobny folder, w którym od razu będziecie dodawać te mesze. Wtedy łatwiej będzie wam po prostu zaznaczyć to w outlinerze, a nie klikając to tak jak ja to robiłem przed chwilą. No i jak widzicie, gdy kliknęliśmy sobie Simulate, no to nasze kamyki wpadły we wszystkie tutaj szczeliny, idealnie właśnie się zachowując. Moi drodzy, tak to działa, w tym tkwi cała magia i to w zasadzie tyle. Poruszmy sobie jeszcze jeden temat, przejdźmy sobie do drugiej części materiału, gdyż do takiego właśnie rozmieszczania obiektów jest dostępny plugin, który jest całkowicie darmowy i dodatkowo jeszcze bardziej ułatwia on cały proces. Plugin nazywa się Physical Layout Tool. W opisie filmu macie link bezpośrednio do Marketplace'u, gdzie możecie sobie go dodać do swojego konta. Gdy już to zrobicie, no to standardowo klikacie Edit, klikacie Plugins i odpalacie sobie Physical Layout. Restartujecie silnik i po restarcie macie dodatkową opcję Physical Layout Mode. Gdy sobie go włączycie, odpala wam się takie okno. Musicie sobie przejść do zakładki Paint Place. No i po prostu zwyczajnie przeciągacie wasz mesh. Możecie oczywiście dodać ich więcej, nie musi być to jeden mesh. Macie tutaj kilka opcji do ustawienia. Minimum distance. Ja lubię ustawić sobie jak najmniejszą wartość po prostu. Będziecie mieli bardzo mały odstęp między kolejnymi po prostu obiektami, które będą się pojawiać. Minimum position random i max position random. Działa to tak po prostu. Gdy mam to ustawione na 0, no to obiekt pojawia się idealnie w miejscu mojego kursora. Gdy sobie ustawię powiedzmy wartość 150, no to jak widzicie obiekt po prostu będzie się pojawiał wyżej od mojego kursora o ten offset, który tutaj ustawię. Fajnie jest właśnie tutaj ustawić sobie w tej osi Z jakąś tam wyższą wartość, aby po prostu te obiekty spadały. Minimum rotation i max rotation. No to tutaj jest spoko ustawić od 0 do 359 we wszystkich osiach, co po prostu sprawi, że wasze obiekty będą się pojawiały w randomowej rotacji od po prostu 0 do 359 stopni, czyli po prostu będą kręciły się randomowo we wszystkich kierunkach. No i minimum scale i max scale, no to sprawa dosyć oczywista. Ustawiacie sobie po prostu, nie wiem, od 0,2 do 0,6 i wasze kamienie będą się pojawiały po prostu w różnej wielkości. No i teraz możecie sobie po prostu malować waszymi obiektami. Ale jak widzicie zachowują się one w taki dziwny sposób, po prostu lewitują w powietrzu. Spowodowane jest to tym, że nie zaznaczyłem sobie opcji Place Gravity, chociaż tutaj takie ustawienie też może być dla was przydatne, bo na przykład gdy będziecie chcieli stworzyć jakąś scenę właśnie science fiction w kosmosie, no to całkiem fajny jest to efekt właśnie do tworzenia po prostu właśnie takiego luku jakiś, no po prostu latających w przestrzeni właśnie asteroid. Ale gdy nie chcecie robić sobie sceny w kosmosie, wystarczy zaznaczyć sobie opcję Place with Gravity. No i po prostu masowo wrzucacie sobie po prostu obiekty. Teraz możemy sobie zaznaczyć po prostu wszystkich naszych aktorów za pomocą tego przycisku. I możemy sobie włączyć grawitację, wyłączyć grawitację. Możecie to po prostu zostawić tak jak jest teraz, czyli po prostu będziecie mieli każdy ten kamień jako osobnego aktora. Możecie sobie kliknąć Bake Selected Actor into Instance Mesh, co po prostu sprawi wam to, że wszystkie te obiekty staną się po prostu jakby jednym obiektem, zmerdżują się w jeden obiekt i będziecie mogli użyć tego obiektu jako jeden asset. Możecie to również zrobić w przypadku niekorzystania z tego pluginu, Nie pokazałem tego na początku, gdyż po prostu o tym zapomniałem, a możecie po prostu zrobić to za pomocą zakładki Actor, klikając Actor, Merge Actor i Merge. I to po prostu właśnie sprawi również, że zmerżujecie sobie tych wszystkich aktorów w jednego, tworząc jeden po prostu asset, którego będziecie mogli eksportować i używać w jakichś innych po prostu projektach. I ostatnia rzecz, którą możecie tutaj zmienić, jest to opcja Make Selected Actor Static. No i po prostu za pomocą tej opcji wyłączycie symulowanie tej fizyki, aby po prostu nie przesuwać tych kamyków już bezpośrednio w waszej grze czy waszej scenie. No i w zasadzie to tyle, moi drodzy. Z minusów tego modu, jaki mogę powiedzieć, to jest to, że jak sobie klikniecie Selection i wrócicie sobie do Physical Layout Mode, no to wasze opcje się totalnie nie zapisują, wszystko wraca do defaultowych ustawień, ale i tak jest bardzo duży progres, gdyż we wcześniejszych wersjach tego narzędzia było bardzo dużo błędów, glitchy, silnik się po prostu często crashował. Teraz jest tego dużo mniej, bo ostatnio właśnie wyszedł update do wersji silnika 5.4 i od tamtej pory działa to całkiem sprawnie. Także na dobrą sprawę jedyne, czego tutaj właśnie brakuje, no to zapisywania tych ustawień. Poza tym jest to świetne narzędzie, które wam z ręką na sercu polecam. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Dziękuję wszystkim za oglądanie, zachęcam do pozostawienia łapy w górę oraz subskrybowania mojego kanału. Zapraszam również na fanpage na Facebooku. Na dzisiaj to tyle, trzymajcie się, cześć!